Nie byłoby miłości, Sławomira Fabickiego, gdyby nie tak zwana seksafera w Olsztynie, gdzie prezydent miasta wykorzystywał seksualnie podwładne. W filmie Prezydent gra go Adam Woronowicz, gwałci swoją podwładną w tej roli Julia Kijowska. O dramatycznym zdarzeniu dowiaduje się jej mąż, czyli Marcin Dorociński. Zastanawiałeś się, w jaki sposób ty byś się zachował w takiej sytuacji? Nie, no wiesz co, to tak trudne jest, że właściwie nie chciałem się zastanawiać. No. Znaczy jednocześnie nie chciałem, jednocześnie musiałem. Nie wiem, wolałem się skupić na fikcji, na tym, co jest, jak ten człowiek, no, jak sobie z czymś takim poradzić. Nie mam pojęcia, myślę, że można oszaleć po prostu. Bo cokolwiek nie powiemy na temat ważnych rzeczy w naszym życiu, to potem ważne sytuacje i wydarzenia bardzo szybko to weryfikują. To jest trochę jak z przyjaźnią, można się zapewniać o tym, jak się strasznie lubi i szanuje. Natomiast jak ja zadzwonię do ciebie o 3 w nocy, że mam problem, to ty po pierwsze odbierz telefon, a po drugie mi pomóż. Znasz mój numer? Chyba go mam nawet, tak. Ostatnia drogówka, teraz Miłość. Wygląda na to, że nie przepadasz za graniem w filmach lekkich, łatwych i przyjemnych. Nie dostałam jeszcze żadnej takiej propozycji, więc trudno mi o tym powiedzieć, ale nie, dlaczego, nie wiem. No tak się... No rzeczywiście, gdyby prowadzić taki ranking, to mało jest przeciwwagi i z takimi się mierzę dosyć poważnymi problemami, ale może jak się trafi jakaś komedia romantyczna. Wojtek Smarzowski ciągle obiecuje, że taką zrobi, więc liczę, że to jeszcze nie jest zamknięty temat. Pewnie dlatego planuję film o Wołyniu. Tak, może tak. To jest bardzo dobrze opowiedziana historia o ludziach. Czy każdemu się coś takiego przydarza? No zapewne nie. Czy to jest film, który wskaże nam drogę? Może tak. To jest bardzo dobry film. Bardzo dobry film. Zobaczyłeś to, czego się spodziewałeś, biorąc pod uwagę wcześniejsze filmy Sławka Fabickiego? Spodziewałem się, że to będzie bardzo dobre kino. Bo są reżyserzy, którzy po prostu nie odbiegną od normy, bo mają ten talent i potrafią robić takie kino. I Sławek jest takim reżyserem na pewno. Długo szukałem aktorki do roli Marii, ponieważ wiedziałem, że muszę znaleźć aktorkę, która będzie kompletnym przeciwieństwem bohatera, którego grał Marcin Dorociński. I na szczęście pojawiła się Julia, która miała w sobie taką totalną wrażliwość, emocjonalną mądrość, szalenie przeciwną do bohatera, którego ja próbowałem opowiedzieć w Miłości. Kiedy oni nagle razem zafunkcjonowali na ekranie, to wiedziałem, że w 100% to jest ta para już. To po prostu ta energia, która się niosła między nimi, która się przenosiła na ekran, była w 100% prawdziwa. I to mnie zafascynowało, już wiedziałem, że Julia musi zagrać tę rolę. W ogóle nie wiem, czy ktoś ma być zadowolony po tym filmie. Czy też po prostu ma sobie zadać parę jakichś tam pytań. No, myślę, że nie jest to może politycznie bardzo poprawny obraz. Austriacki reżyser Michael Haneke również nakręcił film Miłość, za który zresztą dostał Oscara. Wysłałeś już swój film Michaelowi Haneke? Jeszcze nie wysłałem, wiesz, jeszcze nie wysłałem. Ale to też producent tak mi teraz rzucił, słuchaj, no może wyślemy go. Nie wiem, dlaczego nie? Jest Miłość Haneke, jest Miłość Fabickiego. To był najlepszy, wiesz, tytuł do tej historii, którą ja chciałem opowiedzieć. No, w związku z tym został tytuł Miłość. Został wprowadzony pół roku później na polskie ekrany właśnie z powodu tego, że Haneke zrobił też swój film Miłość. No, tak wyszło, no. A Miłość w twoim filmie zatriumfowała? Wiesz, tak, bo moi bohaterowie zaczęli wreszcie ze sobą rozmawiać. Zaczęli się słuchać. Znaczy, mój bohater wreszcie powiedział żonie to, co go boli. No, tak. I mają, myślę, przed sobą taką kartę, którą teraz muszą zapisać. Czy ją zapiszą dobrze, to jest już ich wybór. Zobaczymy.